Aneta Mazurek, jest mi niezmiernie miło, że widzimy się w pierwszym odcinku Beauty Insight. Będzie to program, który będzie mówił o naszym pięknie, tym pięknie wewnętrznym, jak i tym zewnętrznym. Razem z moimi gośćmi będziemy odpowiadali na pytania, jak poczuć się dobrze w swoim ciele. Moim pierwszym gościem, bo nie mogło być inaczej, jest doktor nauk medycznych Krzysztof Jakubowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie doktorze, współpracujemy ze sobą od dawna. Praktycznie codziennie się widujemy. Na co dzień pan doktor spotyka się w swoich gabinetach zarówno z osobami, które trafiają do pana doktora jako pacjenci, ale też z takimi, którzy trafiają z zupełnie innymi potrzebami, potrzebami estetycznymi. Tak, zgadza się. Przy tej okazji chciałem powiedzieć, że medycyna estetyczna jest częścią klasycznej medycyny. I wszyscy, którzy przychodzą do placówek medycyny estetycznej, powinni oczekiwać porady typowo lekarskiej. Od tego się powinno to zacząć. Nie traktować gabinetów medycyny estetycznej jako sklepu czy miejsca, w którym możemy sobie coś zmienić, tylko traktować to jako wizytę typowo lekarską, ponieważ wywiad zebrany przez lekarza w takiej placówce ma bardzo duże znaczenie dla programu, jaki możemy zaplanować dla danego pacjenta. Więc przede wszystkim nie szkodzić i przede wszystkim udzielić takiej porady i wykonać takie zabiegi, jeśli mówimy o medycynie estetycznej, które dadzą pacjentowi radość z tego, co mu zrobiliśmy, bezpieczeństwo to jako pierwsze i długo utrzymujący się efekt. Natomiast zawsze podkreślam, że tak jak definicja mówi, medycyna estetyczna jest to część medycyny, która ma dać nam naturalny, świeży wygląd, nie inny. Bo są to inne dziedziny medycyny, które mogą spowodować naszą inszość. Natomiast ma być to typowo lekarskie i bezpieczne. Dlatego zawsze pacjentom mówię, żeby pamiętali, kto to robi, gdzie to robi i czym to robi. Bo muszą pamiętać, że to jest ich zdrowie, a ma się jedno zdrowie. Dokładnie, panie doktorze, bo tutaj mamy do czynienia z dwiema jakby sytuacjami. Jedna sytuacja to jest taka, kiedy zgłasza się pacjent w celu ratowania życia, bo na przykład zdiagnozowano u niego jakąś chorobę i wtedy łatwiej jest wybrać specjalistę, łatwiej jest nam zdecydować się na taki krok. A inna sytuacja jest w chwili, kiedy mamy wybrać specjalistę, który ma pomóc nam poczuć się dobrze. Bo jakby to często jest taka granica, taka bariera, którą klientkom, pacjentkom trudno jest przekroczyć. Czyli czy ja na pewno już potrzebuję takiego specjalisty, czy to jest ten moment, kiedy już powinnam się zdecydować na wizytę i jak właśnie powinna przebiegać taka pierwsza wizyta u lekarza medycyny estetycznej? Przede wszystkim pacjenci powinni, klienci, no to właściwie klienci, teraz jest w ogóle moje modne powiedzenie, klient, nie pacjent, powinni oczekiwać porady medycznej, żeby nie traktowali tego bardzo mechanicznie, że przychodzę, bo ja coś chcę. Tak samo jak mówimy, przychodzi pacjent do lekarza, on oczekuje od nas porady medycznej. To, co powiedziałaś, że przychodzą i czekają na tą pomoc z różnych problemów, ostrych, stanów przewlekłych, czy chcą się po prostu zbadać. I tak samo powinni traktować medycynę estetyczną. Powinni ją traktować jako dziedzinę medycyny i powinni wiedzieć, że od tego, jak przebiega ta pierwsza rozmowa, powinni oczekiwać pomocy. Pomocy tej estetycznej, ale to musimy brać pod uwagę wszystkie ich aspekty zdrowia, które ich dotyczą, bo mogą być przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów. A jakie są te przeciwwskazania? To jest takie najprostsze. Pacjentów, jak pytamy, ciąża i karmienie, chemioradioterapia, leczenie onkologiczne, choroby z autoimmunoagresji, no wykluczając niektóre, czy jakiekolwiek terapie, którym pacjenci podlegają. Teraz jest dużo terapii tak zwanych spersonalizowanych, immunologicznych. Dlatego lekarz powinien zebrać bardzo dobry wywiad, dokładny wywiad, bo wiele procedur medycznych z medycyny estetycznej jest wtedy przeciwwskazaniem. Więc nie powinna ta wizyta i ta porada odbywać się na tej zasadzie, bo koleżanka poszła, prawda? Bo tu mówimy, kogo powinien wybrać. Że często jak jest chory, my mówimy normalnie chory, to idzie do lekarza, gdzie się będzie mógł najszybciej dostać, albo jeżeli to dotyczy jakiegoś schorzenia narządowego, to on sobie wybiera specjalistę, który w danej dziedzinie, że tak powiem, wykonuje te zabiegi czy leczenie. Natomiast w medycynie estetycznej często tak jest, bo koleżanka mi w pracy powiedziała, tam poszła, tam jej zrobili ekstra zabieg, więc ty powinnaś tam pójść. Albo weź sobie to zrób, bo ja sobie to zrobiłam. No też tak nie powinno być. Każdy ma inne oczekiwania, więc ta rozmowa u tego lekarza
powinna się odbyć od tej części typowo medycznej naszego zdrowia, później po to, jakie ma pacjent oczekiwania i doktor też powinien doradzić, co by zaproponował. Mhm. Bo nie może być na tej zasadzie, bo koleżanka zrobiła usta, to ja sobie zrobię usta. Albo ktoś sobie zrobił toksynę botulinową, czy tak zwany botox, no to już ona też sobie zrobi ten botox. Powinno to być coś własnego, że robimy coś dla siebie, nie dla kogoś. Ja często pacjentki, bo częściej pacjentki przychodzą niż pacjenci, pytam, dla kogo to robią. Czy dla siebie, dla partnera, dla męża, czy jest to modne, bo często przychodzą ze zdjęciem celebrytki i mówią, że o, to jej pasuje, tak by chciała wyglądać. No a często możliwości biologiczne pacjenta nie pozwalają na to, żeby taki czy taki zabieg wykonać i osiągnąć te cele. Ale ludzie chodząc do gabinetu medycyny estetycznej zapominają całkowicie o tym, że często dochodzi do naruszenia naszej ciągłości skóry, wstrzykiwania związków chemicznych czy nawet autologicznych, które w jakiś sposób mogą być dla nas niebezpieczne. I w ogóle idąc do medycyny estetycznej, nikt nie mówi i myśli o tym, że mogą być powikłania. I często tak jest, że w tych gabinetach w ogóle nikt nie mówi, no bo jak przyszedł pacjent, ja mu zaproponuję to, to, to i to, jak się nie pyta, czy będzie miał powikłania, to niech tak będzie. Teraz zgody w szpitalu do przyjęcia to obejmują bardzo szeroką ilość procedur, którym pacjent może być poddany, łącznie ze wszystkimi powikłaniami. I tak samo w gabinecie medycyny estetycznej, czy w placówce medycyny estetycznej, pacjent powinien być poinformowany o tym, czy może mieć taki zabieg robiony, jakie są ograniczenia po tym zabiegu, i jakie są przeciwwskazania, i jakie są powikłania, bo powikłania mogą być bardzo ciężkie. Nikt o tym nie mówi, bo jeżeli pacjent przychodzi i oczekuje zabiegu na przykład korzystania z filerów czy kwasu hialuronowego, to nie zdaje sobie z tego sprawy, że może dojść do martwicy skóry, a nawet do najcięższych powikłań, czyli ślepoty. Nikt o tym nie mówi. Zwłaszcza, że już mamy, prawda, za to sobą się zdarzają takie przypadki, dlatego powinien pamiętać pacjent, nie patrzeć tylko na cenę. Ja wiem, że dla wielu osób, no dla wszystkich właściwie cena jest bardzo ważna, ale patrzeć, kto to robi, czy ten, który wykonuje te zabiegi, może poradzić sobie z tymi powikłaniami, które mogą wystąpić. Mhm. I pacjent o tym musi wiedzieć. Wiadomo, sprawa, że idziemy się leczyć klasycznie, to też nie myślimy o tym, że zabieg operacyjny może się zakończyć zgonem. I tak samo tutaj, jeżeli idziemy do gabinetu medycyny estetycznej, to też nie będziemy myśleli o tym, że od razu musimy mieć powikłania, ale musimy o nich wiedzieć. Mhm. No właśnie, panie doktorze, bo często jest tak, że kobiety łatwiej jest podjąć decyzję o wizycie u kosmetyczki czy kosmetologa niż u lekarza medycyny estetycznej, bo wydaje nam się, że to jest prostsze rozwiązanie, prawda? I często też niestety osoby do tego nieuprawnione wykonują zabiegi iniekcyjne, o których pan doktor wspominał, na przykład z użyciem filerów właśnie. A mało kto wie, że kwasem hialuronowym można zrobić większą krzywdę niż toksyną botulinową. No tak, no bo bez względu na wiek, intelekt i zasobność, pacjenci mylą toksynę botulinową z filera. Tutaj od razu, panie doktorze, toksyny botulinowej, tak zwanego botoksu, nie wstrzykujemy w usta. Nie wstrzykujemy w usta i one służą do ograniczenia naszej mimiki. Dzięki temu zmarszczki, które mamy, mogą się zrelaksować i ich nie mamy po prostu. Natomiast filery, czyli kwas hialuronowy, służą do zwiększania objętości, napięcia skóry, niwelacji niektórych naszych niedociągnięć urody i to jest całkiem co innego. Natomiast musimy też wiedzieć, że jeżeli toksyna botulinowa zwana botoksem jest na receptę, to zabieg z jej użyciem powinien wykonywać lekarz. To samo z filerami. Ja wiem, że kosmetolodzy mówią, że też mogą mieć powikłania lekarze. Zgadza się. Ja nigdy nie mówię, że nie będę miał powikłań, albo nie miałem, czy mam powikłania, ale lekarz powinien sobie potrafić z tymi powikłaniami. Jeżeli nie poradzi sobie z tymi powikłaniami, więc nie powinien wykonywać tego zabiegu. Mhm. Tak jak w chirurgii. Jeżeli operujemy, to powinniśmy, jak zaczynamy, to wiemy, że musimy skończyć. Jeżeli będą powikłania, to musimy sobie z nimi poradzić. Więc nie powinniśmy wykonywać takich zabiegów, do których nie jesteśmy przygotowani. To tak jak ja, jako chirurg, ogólny chirurg-onkolog, poszedłbym po tygodniu pracy na kardiochirurgii i powiedział, że będę robił bypassa. A często tak jest, też jest to wina środowiska lekarskiego, że kosmetolodzy są uczeni na kursach jedno-dwudniowych i uważają, że później mogą wykonywać zabiegi. Ale ona pięknie robi usta, panie doktorze. Nie ma żadnego problemu. Daj Boże, żeby nigdy nie miała powikłań.
I ja nie mówię, że brzydko zrobi to usta, tylko co zrobi, jakby no wypiła. No właśnie, panie doktorze, bo to jest też istotne. O tym też często pacjentki nie są informowane, że na przykład pojawia się powikłanie w postaci martwicy, tak, która dla lekarza, wprawnego lekarza jest bardzo szybko, można ją rozpoznać. A często kosmetolodzy, kosmetyczki czy osoby nieuprawnione twierdzą, że to jest na przykład małe zasinienie i to minie. Często te panie z taką przechodzącą, przechodzonym problemem zgłaszają się po kilku dniach dopiero do lekarza, gdzie sytuacja wtedy jest już bardzo dramatyczna często. Zgadza się, bo co to jest powikłanie po kwasie hialuronowym? Nie mówimy o takim wczesnym zasinieniu, zaczerwienieniu, ale mówimy o takiej sytuacji, kiedy dochodzi do niedokrwienia. Mhm. Czyli to jest, jeżeli ktoś wykonuje te zabiegi, jest dobrze przygotowany, to on od razu widzi, że do czegoś takiego dochodzi. Że dochodzi, my mówimy, do tak zwanego zeszronienia skóry albo zbielenia tej skóry. I my widzimy, że już powinniśmy zakończyć zabieg i to natychmiast i rozpocząć leczenie tego, co się stało, czyli rozpuszczenie tego kwasu hialuronowego, podanie leków zwiększających rozszerzenie tych naczyń krwionośnych, podanie leków działających na płytki krwi, czyli my musimy temu zapobiegać i to natychmiast, nie czekać dzień, dwa czy trzy. Bo ta terapia musi być często powtarzana pierwszego dnia, drugiego, trzeciego, czwartego, aż uzyskamy korzystny efekt. Mhm. Kosmetolodzy sobie z tym nie poradzą, bo przede wszystkim nie napiszą sobie recepty. Mhm. Druga sprawa, często mówią, że to przejdzie, a jednym z objawów to jest bardzo duży ból nasilający się. I pacjenci później trafiają z zaawansowanymi powikłaniami. Ja nie mówię, że się lekarzom, to tak jak powiedziałem na wstępie, nie zdarzy. Zdarzy się. Ale każdy lekarz, jeżeli decyduje się na taką procedurę, powinien potrafić sobie z tym poradzić. A właśnie rozpoczęliśmy też naszą rozmowę od tego, że warto dobrze wybrać specjalistę. Jakie ma pan doktor doświadczenia, jeśli chodzi właśnie o takie doradztwo? Bo wiadomo, że nie wszyscy są w stanie dojechać do pana doktora, czego byśmy sobie oboje życzyli, ale na przykład poszukują specjalisty w innych miastach. Gdzie szukać informacji? Co się sprawdza? Drogi dotarcia mogą być różne, ale przede wszystkim powinni patrzeć, wcale nie musi być to wiekowy doktor. Mhm. Może być im młoda osoba, bo młodzi kardiochirurdzy są wzięci, jest młodzi chirurdzy, neurochirurdzy, różne specjalne kardiolodzy. Bo też powiedzmy, panie doktorze, właśnie o tym, bo to jest bardzo ciekawe, nie wszyscy o tym wiedzą, że jakby nie ma specjalizacji z medycyny estetycznej. Nie ma specjalizacji z medycyny estetycznej. Często ludzie się tytułują, że są specjalistami z zakresu medycyny estetycznej. Są studia podyplomowe, które upoważniają jedynie do tego, że można powiedzieć, że się certyfikowanym lekarzem medycyny estetycznej. Czyli skończyliśmy studia podyplomowe, ale nie jest to żadna specjalizacja. No ale jeżeli już sobie szukamy tego lekarza, to sprawdzamy, czy rzeczywiście jest on specjalistą z danej dziedziny, czy skończył takie studia podyplomowe. Co prawda często lekarze nie piszą, czy skończyli, czy nie skończyli. Można zobaczyć opinie na internecie, teraz jest przecież to bez problemu, czy ma powikłania, czy nie, jak go pacjenci oceniają. Często różne zdjęcia lekarze sobie wystawiają na swoich stronach, gdzie można obejrzeć te pacjenty. Można zasięgnąć języka, potocznie mówiąc, czy możemy się dowiedzieć, czy pacjenci są zadowoleni z jego usług. I żeby zrobić taki ranking, nie na tej zasadzie, że pierwszy lepszy gabinet, ja nie mówię, że nie trafimy na dobry gabinet, ale żebyśmy oczekiwali takiej typowej porady lekarskiej, która się skończy na przykład z zabiegiem z zakresu medycyny estetycznej. Tak. Właśnie to jest to moje pytanie, bo ja mam takie wrażenie, że my już tak długo ze sobą rozmawiamy, że dobrze wiemy, kto co zaraz powie. Natomiast chciałabym powiedzieć o tym, że właśnie nie każda konsultacja, i to też jest ważna informacja, musi skończyć się zabiegiem, bo czasami po prostu pacjenci poszukują porady, poszukują doradztwa, zrozumienia, wysłuchania. I to często obawą jest to, że jak już przyjdę na tę konsultację, to będę musiała wykonać drogi zabieg. A to wcale tak nie wygląda. Można przyjść do specjalisty po prostu, żeby z nim porozmawiać o tym, co nam przeszkadza, bo często jest tak, że pacjentom przeszkadzają rzeczy, które dla pana jako specjalisty, obiektywnie patrząc, nie stanowią defektu estetycznego, że trzeba byłoby zmienić zupełnie co innego, żeby poprawić ten problem, z którym przyszedł pacjent. Zgadza się. Tak jak powiedzieliśmy na wstępie, pierwsza wizyta to jest, powinna być tak zwana konsultacyjna wizyta. Nie traktować tego jako zabieg lunchowy, bo często tak sobie ludzie wyobrażają, tylko zbieramy normalnie wywiad, rozmawiamy o jego stanie zdrowia tego pacjenta i później rozmawiamy, co jemu przeszkadza, co my widzimy, co moglibyśmy zrobić i możemy zrobić tak zwany plan. Plan działania, co powinniśmy zrobić, żeby te niedostatki, które tam pacjentowi przeszkadzają, klientowi naszemu, żebyśmy mu pomogli. Więc wcale nie musi się to od razu odbyć.
Więc jeżeli pacjent ma przedstawiony taki plan, ma przedstawione mechanizmy działania tych produktów, których użyjemy, ich trwałość, cenę i możliwe powikłania, więc wtedy możemy dać mu szansę na to, żeby sobie to wszystko przemyślał. Wcale nie musi być 5-6 zabiegów, bo często pacjenci mówią, ja to teraz wyjeżdżam, to ja bym chciał to, 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 to i wychodzi, że jest 6 pozycji. No i mówią, że stać ich na to, oczywiście, no to dlaczego nie robić tych 6 pozycji? No ale powinniśmy sobie zdać z tego sprawę, co nam pomoże. Że nie musi na przykład pacjent mieć wszystkich tych zabiegów zrobionych, ale robimy jakąś część zabiegów, później umawiamy się na ponowną konsultację, prawda? I wtedy my to widzimy. Natomiast pierwsza wizyta wcale nie musi się zakończyć zabiegiem. Często pacjentki wpisują, te, które już korzystały z medycyny estetycznej, no to pani z recepcji nam wpisują, że pacjentka chce na konsultację, ale na przykład na taki i taki zabieg. No ale wiadoma sprawa, że pacjent chce, ale my musimy go zbadać, zobaczyć, czy rzeczywiście możemy mu to zrobić. Czy nie ma jakiegokolwiek niebezpieczeństwa dla pacjenta, że te oczekiwania możemy spełnić, ale na przykład w danej chwili możemy nie móc spełnić. Na przykład przychodzi pacjent z opryszką i mówi, że chce mieć zabieg. Albo jest świeżo po leczeniu stomatologicznym, chociażby implanty, leczenie kanałowe zęba, prawda? Czy ma stan zapalny zatok, równie dobrze też wiem, że nie możemy tego zrobić. Czy pacjent mówi, że jutro leci samolotem, to na przykład filerów nie możemy robić. Właśnie to jest ważne, bo jakby to, na czym bardzo mi zależy i panu doktorowi w swojej codziennej pracy również, żeby pacjenci zdawali sobie sprawę z tego, że o skórę powinniśmy dbać przez cały rok. Że to nie jest tak, że nagle mamy jakieś ważne wydarzenie, jakiś event, wesele i wtedy właśnie przychodzi pacjentka najczęściej na 2 dni przed, chcąc zrobić sobie zabieg, który rozświetli jej cerę, który sprawi, że będzie wyglądała na bardziej wypoczętą. Że jakby powinniśmy traktować medycynę estetyczną trochę tak jak wizytę u stomatologa, trochę jak to, jak na co dzień dbamy o nasz samochód, że regularnie chodzimy z nim na przeglądy. Tak samo powinno być z wizytami u lekarza. Lepiej to zaplanować sobie właśnie, tak jak pan doktor powiedział, rozpisać na okresy, na miesiące i robić to regularnie, właśnie po to, żeby tę skórę kondycjonować. Zgadza się, bo często najczęściej jest to mamy, które mówią, córka wychodzi za mąż, syn bierze ślub, ja bym chciała to, chciałabym to i chciałabym to i jest finish. Żebyśmy za dużo nie zapłacili, mieli szybki efekt i ten efekt, żeby utrzymywał się trwale. Ja często wtedy pytam, czy raz w życiu sobie myli zęby. No jest to pytanie, które niektórzy się bulwersują, że w ogóle o coś takiego pytam, ale tak możemy do tego podejść. Jeżeli dbamy o higienę naszej jamy ustnej, dbamy nasze zęby, tak samo możemy dbać o nasz wygląd. Bo często pacjenci mówią, no bo koleżanko to ładnie wygląda, czy kolega lepiej wygląda, ale nie biorą pod uwagę, że ktoś dba o siebie właściwie może nie przez całe życie. No ale w pewnym momencie powinniśmy bardziej zacząć dbać o swój wygląd. Nie chodzi o estetykę, ale o zdrowie. Czy dbanie o nawilżenie skóry, czy nie ma stanów zapalnych, poszerzone pory, czy nie ma przebarwień, czy ma niewywiotkości tkanek, czy nie ma ubytków tkankowych, czy nie ma blizn na przykład potrądzikowych. I sobą powinniśmy się zaopiekować na trwale. Więc nie muszą być to zabiegi, gdzie bardzo dużo pieniędzy wydamy na to, jednorazowe. Nie możemy oczekiwać, że wchodzimy tak, jakbyśmy lakier wymienili, jeszcze powłokę na niego położyli, że już jesteśmy piękni, tylko powinniśmy o siebie cały czas dbać. I wtedy ten efekt będziemy uzyskiwali naturalności i świeżości, żebyśmy nie wyglądali inaczej, ale żeby ten czas dla nas się zatrzymał, że jak się spotkamy z kimś, ktoś mówi, ty jesteś wypoczęty, wyspany, nie widzieliśmy się trochę, no jak ty żyjesz, że w ogóle nie starzejesz się. No ale to jak żyje, nie starzeje się? No korzystam z medycyny estetycznej. Ja to jako facet też mówiłem swoim kolegom z medycyny estetycznej, ale to wcale nie znaczy, że ja muszę cały czas siadać na fotelu, ktoś mi robi te zabiegi, tylko tak jak powiedzieliśmy, jak ze stomatologiem. Chodzimy na wizyty, sprawdzamy, dbamy, żebyśmy się dobrze z tym czuli, że jak się widzimy codziennie rano w lustrze, żebyśmy mogli powiedzieć, że no jest fajnie, prawda? Ale może coś już się kończy, coś powinniśmy zrobić i wtedy jest naprawdę ekstra efekt. No właśnie, bo to jest też bardzo istotne, o czym wspomniał pan doktor, że niektórym medycyna estetyczna kojarzy się głównie z ustami, tak, głównie z toksyną botulinową, a przecież to jest szereg zabiegów, które mają na celu przede wszystkim kondycjonowanie skóry, poprawę jej wyglądu, nawilżenia, napięcia, rozświetlenia. Właśnie to są te wszystkie zabiegi, które pomagają nam też na przykład młodym też osobom wyjść z wielu kompleksów, bo to często bardzo nas ogranicza i sprawia,
że nie potrafimy jakby funkcjonować nawet społecznie, bo mamy bardzo dużo blizn potrądzikowych, mamy aktywny trądzik. Przecież specjaliści, tacy jak pan doktor, również zajmują się terapią leczenia trądzików, dermatolodzy. Tak. I później pan doktor po takich zakończonych terapiach, bo to jest też ważne, że w trakcie terapii na przykład nie wykonujemy laseroterapii, ale później już możemy przestymulować tę skórę i te blizny właśnie po to, żeby ta skóra wyglądała gładko i żeby zniwelować te wyniki choroby, bo tak o tym trzeba mówić. Jakby to jest też to, że kiedy właśnie jest ten moment, gdy powinniśmy się zacząć zastanawiać, bo często mówi się, że to już 25 rok życia, to jest taka magiczna granica, kiedy tracimy więcej kolagenu i jakby zaczynają się te procesy starzenia, chociaż pan doktor często podkreśla, że od dnia urodzin już się starzejemy, więc jest po nas. W każdym razie właśnie kiedy jest ten moment, gdy powiedzmy, że nie mamy żadnych problemów z cerą, ale już chcemy zacząć o nią dbać? Dbać powinniśmy o siebie zawsze, czyli higiena, higiena, jeszcze raz higiena. Tutaj zaczęliśmy rozmawiać o zabiegach laserowych, bo do tej pory poruszaliśmy zabiegi stricte chemiczne, czyli toksyna botulinowa, filery, czy inne biostymulatory, które możemy tkankowe używać. Natomiast nie powiedzieliśmy też o laserach. Mhm. I tutaj myśląc o laserach, myślimy też o zmianach na twarzy młodych ludzi, czyli tutaj myślimy o trądziku młodzieńczym. Możemy myśleć o bliznach potrądzikowych, jeżeli terapia trądziku młodzieńczego zaczęła się późno. I tutaj właśnie zaczyna się od tych gabinetów medycyny estetycznej. W naszej klinice, w której ja pracuję, mamy możliwość posiłkowania się specjalistami. Jeżeli pacjent przychodzi z czynnym trądzikiem, z bliznami potrądzikowymi, to wiadoma sprawa, że powinniśmy zacząć od czego? Nie leczenia objawowego, czyli objawem są blizny i naturalnie nowe, świeże stany zapalne. Więc powinniśmy doprowadzić tą skórę do spokoju, czyli żeby stany zapalne ustąpiły, żeby zmniejszyła się ilość widzialnego łoju, żeby nie było świeżych punktów zapalnych i wtedy dopiero możemy przystąpić do zabiegów terapii laserowej. Mhm. I tak samo ze wszystkimi stanami skóry. Bo przecież korzystanie z medycyny estetycznej to nie jest tylko wstrzykiwanie filerów, toksyny botulinowej czy innych biostymulatorów. To są też gabinety typowo lekarskie. Że do gabinetu medycyny estetycznej możemy pójść z problemem, różnego rodzaju problemami stanów chorobowych skóry. Dotyczących to i łysienia androgenowego, o którym nie mówiliśmy jeszcze, co dotyczy przecież 60% populacji męskiej po 40 roku życia. Łysienie androgenowe też dotyczy kobiet. Dotyczy najróżniejszych stanów zapalnych, dotyczy stanów fizjologicznych, jakim jest okres połogu u kobiety, nawet późniejszy okres po urodzeniu dziecka. Dotyczy to otyłości u mężczyzn, u kobiet również. Więc jest to szereg problemów, które wiążą się z naszym wyglądem. Nie tylko sama skóra, nie tylko botoks, nie tylko zmarszczki, nie tylko usta, ale usta. Usta to jest stomatologia, więc jeżeli pacjent przychodzi, czy pacjentka i chce, żebyśmy zrobić jej korektę, no powinniśmy poprosić, żeby nam pokazała, jak wyglądają jej zęby. Bo jeżeli jest aparat założony, też nie powinniśmy robić korekty czerwieni wargowej. Jeżeli widzimy, że są duże ubytki, czy jest asymetria uzębienia i wtedy pacjent mówi, gdzie nie pójdę do lekarza, to wszyscy nie mogą mi zrobić, żeby było symetrycznie. A okazuje się, że albo nie ma zębów w tym miejscu, albo zęby są inaczej ustawione, co nie daje komfortu temu, który to wykonuje. Więc znów wracamy do początku. Zbadanie pacjenta. Zbadanie pacjenta, zebranie wywiadu, bo to jest wiele aspektów, sprowadza się do tego, jak my wyglądamy. Często pacjenci zaczynają od tego, że chcą botoks, a nie patrzą na to, że zęby ich są na pograniczu bezpieczeństwa. Albo chcą sobie zrobić wypełniacze, bo mają zapadnięte policzki, a tam nie ma zębów. Więc powinniśmy pacjentowi też doradzić. My nie jesteśmy tylko wykonawcami jego marzeń, albo spełniaczami jego marzeń, oczekiwań. Ale my powinniśmy wpłynąć na to, żeby on jakoś ukierunkował swoje działanie, swoje zdrowie. Bo definicja zdrowia to jest poczucie dobrostanu. Dobrostanem jest nasze zdrowie fizyczne, ale dobrostanem jest nasz wygląd również. Że my patrząc na siebie akceptujemy się, nie mamy kompleksu, bo też mogą być kompleksy, które wpływają na to. Chociażby odstające uszy, korekta uszu, czy opadające powieki. Teraz modny, ale jest to właściwie leczniczy zabieg, opadanie powiek, blefaroplastyka, czy korekta nosa, czy jakikolwiek, ale to już wykonują też chirurdzy plastycy. I powinniśmy całość zebrać, żeby pacjent z nami chciał trochę porozmawiać. Nie traktował tego jak sklep spożywczy, żeby poprzez bułki, mleko i serek, tylko żeby powiedział, co mu właściwie przeszkadza. Mhm. Jeżeli poświęcimy mu więcej czasu, nie jest to taka wizyta typowo dzień dobry, co pan sobie życzy, proszę bardzo, robimy,
to my po pewnym czasie z tym pacjentem tak medycznie się troszkę zaprzyjaźniamy. I możemy się tym z nim też, nawet dla bezpieczeństwa, zbytnio utożsamiać, dlatego że tracimy wtedy dystans. A my musimy się potrafić trochę zdystansować, bo często pacjenci patrzą przez pryzmat portfela albo środowiska, w którym żyją, funkcji, którą pełnią i uważają, że mogą, że tak powiem, nas zdominować i doktor powinien wykonać to, co chce. Nie, powinniśmy mieć dystans do tego. Wiadoma sprawa, że każdy chce zarabiać pieniądze, ale to zarabianie powinno być bezpieczne. I myślę, że może kilku pacjentów zrezygnuje z naszej pomocy. Oni no nie chcą, pójdę gdzie indziej. Proszę bardzo, każdy ma prawo. Ale my jako lekarze powinniśmy dbać o ich zdrowie. Czyli zdrowie, nie tylko sam wygląd, ale zdrowie, że co dla nich jest bezpieczne. Bo często pacjenci mówią, panie doktorze, ale proszę to robić to za moją zgodą. Mnie się na pewno nic nie stanie. Chociażby w niektórych schorobach z autoimmunną agresją, prawda? Albo mamy obryczkę, ona się już kończy. Albo potrafią przyjść z plasterkiem, zaklejać sobie specjalnie tą niewielką rankę po obryczce, że może ktoś nie zobaczy. No, ale my wtedy za to odpowiadamy. To, że pacjent chce, to tak jakby pacjent przyszedł, proszę mi coś wyciąć, prawda? Potrzeba, nie potrzeba, no bo tak się zdecydował. No dobrze, ale panie doktorze, to może tak wracając do tej opryszczki, to powiedzmy, co się może stać, jeśli jednak ktoś wykona taki zabieg w momencie, kiedy wirus opryszczki jest aktywny? No i właśnie jest tu zwracamy do początku, zbieramy wywiad. Więc w czasie tego zbierania wywiadu pytamy, czy ktoś ma tendencję do opryszczki. Jeżeli ma tendencję do opryszczki, to musimy wiedzieć, że zabieg, każdy właściwie zabieg, gdzie używamy igły, gdzie już przerywamy ciągłość naszej skóry, jeśli to dotyczy twarzy, może spowodować wystąpienie opryszki. Bo wirus HPV, nosicielem jesteśmy jego do końca życia. Jak są dla niego sprzyjające warunki, to on się wyeksponuje. Często zabiegi, które wykonujemy na czerwieni wargowej u pacjentek, które miewają albo mają dosyć często opryszkę, to bez problemu od razu będzie. Więc taka pacjentka czy pacjent powinien od razu zacząć od terapii Heviranem. Jeżeli pacjent przyjdzie z opryszczką, to pacjent powie, no ale to na moją odpowiedzialność, panie doktorze, róbmy ten zabieg, bo to już ta opryszczka to się kończy. Nie ma czegoś takiego, że na moją odpowiedzialność. Bo jeżeli pacjent będzie miał później opryszczkę oczną, uszną, czy to się rozprzestrzeni, to my za to odpowiadamy. Pacjent ma prawo nie wiedzieć o tym, mimo że ma dobre chęci. I znów, pierwsze nie szkodzić. Nie możemy się dać namówić na coś, skoro wiemy, że to jest dla pacjenta niebezpieczne. Czyli znów wracamy do tego, że zbieramy wywiad. Czyli zaczynamy od podstawowej medycyny. Od wieku, od wagi, przebytych chorób, farmakoterapii, uwarunkowań często genetycznych. To tak jak przychodzą kobiety, chcą sobie zrobić korektę piersi. To musimy wiele rzeczy sprawdzić. Wywiad rodzinny. Muszą mieć zrobioną mammografię, ultrasonografię. Często, jeżeli był wywiad rodzinny dodatni, badanie genetyczne genu BRCA1, BRCA2, to nie może być tak, że wchodzi ktoś jak na kanał, wymiana oleju, bo ja chcę. Okej, ale my musimy dać mu bezpieczeństwo. Jeżeli nie damy tego bezpieczeństwa, no to nie zachowujemy się jak normalny lekarz, bo przysięgę składają wszyscy i pieniądze pieniędzmi, zawód zawodem, ale ma być to bezpiecznie. Czyli to, co jest kluczowe przy wyborze takiego miejsca, gdzie chcemy zacząć wykonywać zabiegi, to jest to, żeby właśnie znaleźć specjalistów i stworzyć taki plan terapii, który rzeczywiście holistycznie o nas zadba, który pomoże nam cieszyć się tym pięknym wewnętrznym i zewnętrznym, przede wszystkim zdrowiem, bo to jest bardzo ważne. To, co wspomniał pan doktor, że w klinice Estel, w której na co dzień pan doktor pracuje w Warszawie, pracują także inni specjaliści i jest pełna współpraca pomiędzy wami, że właśnie zdiagnozowany przez pana doktora problem może jakby na miejscu być zaopiekowany i inny specjalista może doradzić terapię, która pomoże w przyszłości panu doktorowi i przede wszystkim temu pacjentowi. Zgadza się, bo jak tą klinikę ileś lat temu organizowaliśmy, to ja jako ten głos doradczy w tym czasie chciałem, żeby to była klinika zatrudniająca specjalistów. Ja nie mówię, że lekarze, którzy nie mają specjalizacji, są złymi lekarzami medycyny estetycznej, bo z całą odpowiedzialnością mogą to wykonywać profesjonalnie, przestrzegają wszelkich zasad i jest wszystko ok. Natomiast my, ta nasza instytucja, która powstała, już jest teraz w trzech miejscach, moim marzeniem takim medycznym było, żeby pracować w miejscu, w którym są, oprócz tego, że są to lekarze medycyny estetycznej, że są specjaliści. Dlatego w naszej klinice są specjaliści z zakresu dermatologii, ginekologii, endokrynologii, chorób wewnętrznych,
stomatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii plastycznej. Co to nam daje? Otóż daje nam możliwość skonsultowania pacjentów. Bo często pacjent wybiera sobie na przykład, bo mnie lubi, albo uważa, że... No pana doktora nie można nie lubić, dlatego że albo ktoś mu doradził. Ale on do mnie przychodzi z problemem, z którym ja jako zabiegowiec, mimo tego, że mam studia podyplomowe z zakresu medycyny estetycznej, jakieś różne inne, mogę sobie nie poradzić, więc mam w zapleczu trzech dermatologów, którym ufam. Czy przychodzą pacjenci ze znamionami barwnikowymi. Jeżeli ma tych znamion dużo, to nie możemy z niego zrobić duszlaka, wszystkim pousuwamy. Więc mam też w zapleczu dermatologów, którzy wykonają dermatoskopię, czy dermatoskopię klasyczną, czy komputerową, czy zrobią mapping i ja mu usunę te znamiona, tylko które potrzeba. Potrzebny nam jest, mamy problem endokrynologiczny. Teraz dużo pacjentek ma tak zwane wole Hashimoto, czyli choroby z autoimmunną agresją. Mamy też endokrynologa. Ja nie mówię, że kliniki, które nie mają tylu specjalistów, są złe. Broń Boże. Ale akurat w naszej mamy taki plus, że mam zaplecze innych specjalistów, co mi ułatwi pracę. Oczywiście. Natomiast jeżeli ci lekarze, którzy akurat mają indywidualne praktyki, czy pracują w zespole, że akurat takiej specjalizacji nie ma, ja uważam, że są na pewno też dobrze przygotowani i zawodowo i bardzo dobrze swoją pracę wykonują, tylko mówię, że wszyscy powinni dbać o stan zdrowia pacjenta, nie tylko samą komercjalizację tych zabiegów. Oczywiście. Teraz ja już nawiązuję do tego, co wspomniał pan doktor, bo kończą się wakacje, dzisiaj ostatni dzień, my siedzimy w pięknym studiu tutaj w fabryki Norblina. Powoli wracamy z urlopów. Wspomniał pan doktor o zmianach, które pojawiają się często posłonecznych na naszej skórze, że warto o nie teraz zadbać, warto się zbadać, warto się skonsultować właśnie ze specjalistą, z dermatologiem, z lekarzem medycyny estetycznej. I to jest też właśnie taki, myślę, fajny impuls do tego, żeby się właśnie zdecydować na taką konsultację. Jeżeli potrzebujemy impulsu, to nasze znamiona ten impuls właśnie w postaci naszych znamion powinien być tutaj kluczowy. Zgadza się, bo zawsze pacjentom mówię, przed wakacjami i po wakacjach powinniśmy dbać o tę skórę. Przed wakacjami ją nawilżyć i po wakacjach też, bo jest często wysuszona. Druga sprawa to jest kwestia naszej skóry po tych wakacjach, po urlopach, może po wakacjach to tak szeroko, ale po urlopach. Wszyscy się nasłoneczniają, ale musimy wiedzieć, że słońce to jest plus i minus. Plus, że poprawia nam nastrój, działa też na nasze kości, że jesteśmy wypoczęci, dobrze nastawieni psychicznie, ale musimy wiedzieć, że to jest jeden z głównych czynników pobudzania i tworzenia się czerniaka, czyli raka skóry. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, po lecie jest coraz większy problem i pacjentki się zgłaszają przebarwienia. Natomiast sprawa, że jest to uwarunkowane genetycznie, ale pod wpływem czego? Własnych hormonów. Hormonów własnych, hormonów substytucji, jeżeli wymagają kobiety terapii, różnej terapii i czy zabiegów, które mogły być wykonane na twarzy przed urlopem. Dlatego to, co wcześniej mówiliśmy, przed urlopem nie powinny być wykonywane zabiegi laserowe. Oczywiście. Dlatego, że pacjent nawet później, epilacja jest nawet tak jest, dokładnie. Więc po tych wakacjach zaczyna się problem właśnie pacjentek, częściej niż pacjentów, z przebarwieniami. I tutaj zaczynamy właśnie terapie, które też muszą odczekać, bo dopóki skóra jest opalona, nie powinniśmy zaczynać żadnej terapii, tylko ustalić plan działania. Kwestii nawilżenia skóry, kwestii usuwania przebarwień, no i jakikolwiek, dokładnie. I to jest to samo. Minęły wakacje, też nie może być, bo przychodzą teraz pacjentki opalone, już by chciały coś robić. No nie można tego robić. Bo przed wakacjami, jak im zafundujemy takie zabiegi, będą miały przebarwienia, a po wakacjach, jak zaczniemy, to skóra będzie opalona, to będą odbarwienia. Oczywiście. Więc musimy do tego też podejść medycznie. Czyli dbamy o siebie i na wiosnę, i na jesień, w zimie też, jeżeli trzeba, ale to musi być wszystko wyważone. Na co dzień pan doktor usuwa znamiona, o których rozmawiamy i chciałabym powiedzieć, że często pacjenci boją się takiego chirurgicznego usuwania znamion. Oczywiście to zależy od kwalifikacji danej zmiany, ale można je usunąć również w bardzo prosty sposób, na przykład za pomocą plazmy IQ, gdzie taki zabieg jest bardzo krótki, niebolesny i nie ma takiej rekonwalescencji, jakiej obawiają się pacjenci. Więc ważne jest to, żeby znamie było zdiagnozowane przez specjalistę, określone i być może wcale wizyta u lekarza nie będzie długa i nie będzie wiązała się z zakładaniem szwów, tylko będzie trwała kilka minut. Dokładnie, dlatego jeżeli lekarz sobie nie potrafi, nie jest specjalistą danej dziedziny, powinien się posiłkować tymi, którzy się na tym znają.
a później pacjent do niego na pewno wróci. Ja uważam, że jeżeli nawet coś nie wykonamy sami, tylko prosimy kogoś o konsultację, to pacjent do nas wróci, bo będzie widział, że my chcemy dla niego dobrze. Mhm. Nie robimy eksperymentu, że może się uda. A wracając do tego, czy wycinać, czy laserem, to ja już trzeba z góry powiedzieć, wszystkie znamiona barwnikowe, popularnie nazywane pieprzykami, nie powinny być usuwane laserem ani przez krioterapię, tylko chirurgicznie. Dlatego, żebyśmy mieli dokument badania histopatologicznego, że wycięliśmy to w zdrowych granicach tkankowych. Ale jeżeli już mówimy, że ktoś by się pokusił usuwać, to musimy wiedzieć, że my wierzchnią warstwę tylko odparujemy, natomiast barwniki, które są produkowane głębiej, i tak wyjdą na wierzch, jeszcze większa ciemna plama będzie. Mhm. Ale nie powinniśmy nigdy robić eksperymentu, bo ktoś mówi, na twarzy to może by się dało. Nie, nie ma, żeby się dało. Musimy mieć konsultację, badanie dermatoskopowe. Jeżeli to mamy, to możemy się pokusić. I też nie laser, tylko wycinamy. Musi być to wszystko wykonane medycznie. A później możemy sobie robić laser, jak nas blizna trochę nie satysfakcjonuje, to wtedy sobie robimy laser. Ale wszystko to powinno być robione prawidłowo, nie na skróty. No właśnie, porozmawiamy teraz w takim razie o tych bliznach, bo za chwilę zacznie się okres laseroterapii, kiedy rzeczywiście możemy zadziałać światłem lasera na blizny i sprawić, że one się wypłycą, zmniejszą, zredukują, bo też nie należy zakładać i pan doktor też nigdy tego nie robi, że na pewno usuniemy. W medycynie estetycznej nie ma czegoś na pewno. Możemy zmniejszyć, zredukować, sprawić, że rzeczywiście będzie mniej widoczny, ale często pacjenci nastawiają się też na to, na taki efekt wow, takiej magicznej różdżki właśnie, że przyjdą, pan doktor dotknie laserem i to wszystko zniknie. To też często wymaga czasu. Zgadza się. Pacjenci traktują, jak laser to ninja laser, prawda? Ma doktor laser i dzień zabiegu to jest finish. Nie. Za pomocą lasera mogą być to różne lasery. Ablacyjne, czyli dające efekt zniszczenia. Nieablacyjne, które działają terapeutycznie, ale nie ma tego efektu zniszczenia i spalenia. Najróżniejsze są diodowe, CO2. Najróżniejsze, nie będę tu firm wyliczał, żeby ich reklamować. Ale szeroka paleta jest laserów. Mhm. Ale pacjent musi wiedzieć, że regeneracja za pomocą laserów to jest proces, który trwa. I też to nie jest żadne nowum, to ja tego nie wymyśliłem, tylko te lasery, kiedy jest bardzo duża energia w krótkim czasie przekazywana naszej skórze, powodują powstawanie tak zwanych białek szoku termicznego, które rozpoczynają proces reparacji w naszej skórze. Czyli co to znaczy reparacji? Wszystkie blizny, które mamy na skórze, zmiany na skórze, czy podrądzikowe, czy półrazowe, jest to zaburzenie struktury skóry pod względem ilości kolagenów i tkanki łącznej, unaczynia jej. Więc nam zależy na tym, żeby zwiększyć ilość wyprodukowanego kolagenu, czyli stymulacja fibroblastów, żeby to się zaczęło goić. I też pacjent musi wiedzieć, że te zabiegi często wymagają powtórzenia. Nie ma takich zabiegów, że jeden zabieg jest finish. Co tylko w tkanie galerii jest finish. Tu cudów nie ma. Więc pacjent nie może oczekiwać, że już będzie miał OK. Mhm. Musi wiedzieć, że to będzie trwało w czasie. I też musi wiedzieć, że są zmiany, których nigdy nie zlikwidujemy w 100%. Jeżeli mówimy, że korzystamy z laserów tak zwanych frakcjonowanych, słowo fraksal to jest bardzo modne, czy lasery frakcjonowane, to musimy wiedzieć, że jeżeli za pomocą tych laserów zlikwidujemy 60%, w literaturze 70%, to już jest sukces. Więc nie ma takiej możliwości, czy usunięcie jakiejś zmiany skórnej, którą możemy za pomocą lasera. Pacjent się pyta, czy coś będzie widać. No będzie, a dlaczego? No dlatego, że to się goi. Mhm. Czyli mamy w tym miejscu świeży naskórek, jak pupa noworodka, więc jest to miejsce, które się zagoiło. To, że była sytuacja, że usuwaliśmy to laserem, nie nożem, że nie ścinaliśmy, tylko odparowaliśmy, to też nie świadczy, że będzie bez śladu. Nie ma takiej sytuacji. Nie ma takiego zabiegu, który robimy, czarodziejska różdżka i nie ma. Owszem, to się szybciej goi. Możemy pomóc w gojeniu tego, ale zawsze minimalny ślad zostanie. No właśnie, panie doktorze, bo często jest tak, że pacjentki, które jeszcze nie korzystały z zabiegów medycyny estetycznej, boją się ze względu na to, że ten efekt pozabiegowy może się utrzymywać przez jakiś czas. Ale to jest naturalne, bo skóra wymaga procesu gojenia się, regeneracji. Też na przykład wykonując zabieg mezoterapii, też może dojść do tego, że pojawią się jakieś małe siniaczki. Więc jakby trzeba się przygotować na to, że decydując się na taki zabieg, należy zaplanować go sobie odpowiednio. Zgadza się, dlatego znów to, co na początku mówiłem. Pacjent powinien być zbadany, pacjent powinien być poinformowany, co go może po tym zabiegu czekać. Że po mezoterapii może mieć siniaki na powiece dolnej, jeżeli był to robiony igłą,
że może być zaczerwienienie skóry, że może być obrzęk skóry, że może być alergiczna reakcja na ten preparat, o której nie wiemy, że składniki mogły wpłynąć. Dlatego to wszystko musi być zebrane. Mhm. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że mogą być powikłania wczesne, czyli zaczerwienienie skóry, mały siniak, późne, czyli duży siniak, obrzęk, i pacjent musi o tym wiedzieć. Są zabiegi chirurgiczne, czy na granicy medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, że może dochodzić do badania kącika ust. Są niektóre terapie, które 8% może się stać, ale pacjent musi wiedzieć, że to jest odwracane. Mhm. Nie może być takiej sytuacji, że pacjent nie wie. Jeżeli nie wie, to o 5 rano przyśle nam zdjęcie i do panie doktorze, co się stało. Mhm. Więc pacjent musi wiedzieć o tym wszystkim, co my robimy. Musi wiedzieć, że jeżeli robimy implantację nici, to robimy to z nadkorektą. Czy buzia może być troszkę sfałdowana. Pacjent po zabiegach, nawet robionych kaniulą czy igłą, musi wiedzieć, że rano jak się obudzi, będzie miał uczucie, że jednak coś było robione. To nie jest cudotwórstwo. Więc musi sobie zdawać z tego sprawę, że był zabieg i to są konsekwencje tego zabiegu. Czyli niewielkie zasinienie, obrzęk, ból, czy jakieś swędzenie skóry, to wszystko się może odbywać. Czy po laserze, jak się łuszczymy, no też musimy wiedzieć. Jak robimy zabiegi na powieki, że powieki będą spuchnięte. Mhm. Robimy blefaroplastykę powiek górnych, to pacjent powie, dlaczego mi dolne spuchły. Albo odwrotnie, robimy zabieg na dolne, spuchną górne. No bo niestety, ale tak jest, że chłonka krąży dookoła oka, tak jak tarcza zegarowa. Jeżeli którąś z tych okolic trochę unieruchamiamy, to powoduje, że wyżej się robi obrzęk. I też pacjent o tym musi wiedzieć. Tak jak robimy usta, że usta mogą być obrzęknięte. I na drugi dzień mogą być jeszcze większe niż były pierwszego dnia, żeby pacjent się też tego nie bał. Ale to jest bardzo ciekawe, bo często tak pacjentki reagują, że jak właśnie w drugiej dobie usta są chyba najbardziej spuchnięte, prawda, po zabiegu, i one z czasem rzeczywiście ten obrzęk się zmniejsza, to pacjentki wracają do pana doktora i mówią, że no wie pan, panie doktorze, fajnie wyglądały w tej drugiej dobie jednak, to może trochę dostrzykniemy. Więc jakby często pacjentki boją się tego przerysowanego efektu, bo niestety tak trochę jest, panie doktorze, że ta medycyna estetyczna kojarzona jest z tymi dużymi ustami. Często powstaje bardzo wiele pejoratywnych określeń, kaczedzioby, tak, rybie usta i tym podobne. I pacjentki obawiają się takiego efektu. Nawet przychodząc do pana doktora, wiedząc, że pan doktor jest bardzo zachowawczym specjalistą, woli dołożyć na wizycie, drugiej wizycie konsultacyjnej, kontrolnej, trochę więcej preparatu, niż od razu dać za dużo na przykład. To mają dużo pytań. Dlatego ja na przykład się cieszę, że coraz więcej osób oczekuje efektu takiego, żeby nikt nie widział, że było coś robione, a że była ta świeżość. I tak samo z ustami jest często, że przychodzą młode dziewczyny, panie i chcą sobie powiększyć usta. I mówią tak, najlepiej żeby było tak, żeby mąż czy partner nie widział, że jest to większe, ale żeby było ładnie. No i tak robimy ten zabieg, no mówią to jakbyśmy z połowy tego produktu zrobili, a za kilka dni ja wrócę. A przypomnijmy, że jedna strzykawka ampułka to jest 1 ml. Są po 0,6 ml tak, i po jednym też. Czyli jak, panie doktorze, to możemy to zobrazować. Jeżeli wyciśniemy taką zawartość tej strzykawki ampułki na łyżeczkę, to jest pół łyżeczki? No może trochę więcej. Ja bym nie chciał, żebyśmy tego liczyli też na strzykawki. Nie, tylko bo... tak, tylko chcę powiedzieć, że pół, często właśnie jak pacjentki mówią, że chciałyby pół mililitra, to jest dosłownie odrobinka. Tak, ale one sobie tego nie wyobrażają, że preparat zwiększa objętość i ściąga wodę. Mm. I też powinniśmy odejść, że jak robimy usta, to ile pacjentka się pyta, to ile trzeba strzykawek? Mm-hmm. Nie chodzi o to, ile trzeba strzykawek. To jest koszt zabiegu. My robimy usługę medyczną, że powiększamy usta, żeby pacjentka była zadowolona. Oczywiście. Czy pacjent, bo pacjentom też się zdarza z różnych względów i też to robimy. I powinniśmy powiedzieć, że mamy spełnić oczekiwania pacjenta. I nie mówimy, że my pół używiem. To nie chodzi na ociąganie na pieniądze. I powinniśmy odejść od tego, bo to w Polsce optuje to w wielu krajach. Ale w wielu klinikach, panie doktorze, jest tak, że jest koszt za ampułkę. No to jest bardzo niedobry koszt. Bo ja, jak u paru doktorów się szkoliłem w innych krajach niż w Polsce, to oni mówią, że nie liczą na ampułkę, liczą na uzyskany efekt. Oczywiście. I nikt nikogo nie robi tutaj, że tak powiem, w tak zwanego konia, że zrobi mu za mniej, że tak powiem, mniejszą ilość produktu, a policzy mu za większą ilość użytych produktów. Pacjent musi powiedzieć, przede wszystkim musimy stanąć, żeby powiedział, co on chce, co on chce zmienić. Bo często pacjenci mylą okolice, więc ja często proszę, żeby stanąć przed lustrem, daję kredkę, żebyśmy mówili o tym samym. Bo potrafią pomylić chomiki z policzkami,
bruzdy nosowo-wargowe z marionetkami. I jeżeli damy kredkę, albo mówią, że mają, przeszkadza im dolina łez, a całkiem co innego im przeszkadza. Więc jeżeli damy kredkę przed lustrem i pacjent narysuje, co mu przeszkadza, więc wtedy zaczynamy, bo bez względu na intelekt, wiek, wykształcenie i płeć, mają ludzie problem z określeniem swoich okolic ciała. Mhm. Więc jak dostanie taką kredkę i sobie narysuje na twarzy, co mu przeszkadza, no to wtedy wiemy obydwoje, czy obydwaj, o czym my rozmawiamy. O czym rozmawiamy. Ale panie doktorze, może to jest też dla nas taka, że tutaj przygotujemy taką infografikę dla NUR TV i dokładnie określimy te okolice, o których teraz pan doktor mówi. Bo rzeczywiście, to jest też trochę tak, panie doktorze, że my na co dzień pracując w tej branży, spotykając się z pacjentami, używając tego słownictwa, dla nas to jest bardzo naturalne, a dla pacjentów, którzy trafiają pierwszy raz, zupełnie nie. Więc dobrze, że pan doktor o tym wspomina i mówi o tym, że to jest tak, że wcale nie trzeba dokładnie znać tych nazw, bo wystarczy wizyta u dobrego specjalisty, który postawi pacjenta przed lustrem, da mu tę kredkę, kredka jest zmywalna i określi te okolice, pomoże mu je też nazwać, to wtedy właśnie może będzie łatwiej temu pacjentowi zrozumieć problem, który go dotyczy. Zgadza się, tak samo pacjenci zgody podpisują, nie czytają tych zgód. Mhm. Więc często ja, jak są te pierwsze wizyty, pytam się, czy pacjent przeczyta tą zgodę. No jak zaczyna czytać, to mówię, a to jest więcej przeciwności niż tych dobrych możliwości. I bardziej to widzę, pan dba o siebie niż ode mnie. Nie, to jest dbałość o całość. Mhm. Bo jeżeli pacjent nie będzie o tych wszystkich możliwych powikłaniach, nawet nie powikłaniach, tylko o sytuacjach, które będą się działy po zabiegu, to on będzie przestraszony. Albo będzie uważał, że to jest powikłanie. Tak jak robimy ustajone, pacjentce spuchną, są obrzęknięte, to jedna pani będzie zadowolona, druga powie, jejku, powikłanie było. Nie dość, że mam siniara, to jeszcze są bardzo obrzęknięte. Mhm. Czyli jeżeli zakładane były nitki, no to jest niby zadowolona, ale jeszcze skóra pofałdowana, może mi tak zostanie. Albo możemy, jak zaczyna coś konsumować, zaczyna go boleć, mówię, coś jest nie tak. Mhm. To też wracamy do tego, że pacjent nie wiedział o tym. Czytał zgodę, wcale nie czytał. Jak robi blefaroplastykę, to dochodzi do tego, pacjenci przy konsultacji dostają zgodę, żeby sobie przeczytali i opisany jest zabieg. Mhm. I jakie badania ma być zrobione. I przychodzą na zabieg, pytam się, czytał? Nie czytał. Mhm. Ma badania? Nie ma badania. Tak. No i później jest problem taki, że dzwonią, a ja się cieszę, jak dzwonią do mnie, że to, czy to wystąpiło, czy to jest normalne, czy nie jest normalne. Mhm. Dlatego o tym trzeba rozmawiać. Właśnie, ja przerwałam oczywiście, mam to w naturze. Pan doktor wspominał o tym, że to nie ilość preparatu, a technika jest szalenie istotna. No oczywiście, bo jest bardzo wiele technik konturowania, modelowania ust, tak, o których pewnie kiedyś porozmawiamy i poświęcimy cały odcinek na usta, bo tak samo zrobiliśmy z naszym podcastem, że poświęciliśmy cały godzinny odcinek tylko i wyłącznie na usta. To właśnie to jest też bardzo istotne, o czym wspomniał pan doktor, że nie każde usta można opracować tą samą techniką. I jeżeli u jednej pacjentki zużyliśmy tyle produktu, to wcale nie oznacza, że u drugiej zużyjemy tyle samo. Dokładnie. Czasami trzeba to usta zrobić w kilku etapach, bo są różne przyczyny, różne sytuacje, różna anatomia i oczekiwania pacjentów. Więc to znów wracamy do tej pierwszej wizyty, żebyśmy powiedzieli, co pacjent chce. Żeby nie było, że pokazuje nam zdjęcie takiej celebrytki, prawda? Usteczka ma pacjentka wąskie, ona chce mieć takie jak Angelina Jolie. No ja też bym chciała. Pan doktor mnie chce zrobić. Dlatego, że też pacjentowi musimy w sposób delikatny uzmysłowić, że jego warunki biologiczne nie pozwalają na to, żeby i taki efekt osiągnąć, ale że osiągniemy taki efekt, żeby dał mu satysfakcję. Mhm. Bo często tak jest, że pacjentki mówią, ale ja bym tak chciała taki zabieg, żeby w pracy nikt nie wiedział, żeby nikt nie mąż nie wiedział, czy tam partner nie wiedział. Mija dwa tygodnie i mówi tak, no panie doktorze, poszłam do pracy, żadna dziewczyna się nie poznała, że coś sobie robiła. Mhm. No ja tak chwilę myślę, no ale przecież no rozmawialiśmy, że ma być tak zrobione. No tak, no ale wszystkim powiedziałem, one mówią, gdzieś ty była, a w ogóle nic nie widać. Mhm. No więc wtedy się pytam, i to jakie pani ma oczekiwania? Mhm. Że ma być zrobiony taki zabieg, że będzie napisany, że Kasia sobie zrobiła to, to i to? Czy ma być taki zabieg, że wszyscy powiedzą, że wyglądasz świeżo, a nie, chyba sobie nic nie robisz, chociaż coś za dobrze wyglądasz, a nikt nie wie, co było robione? Mhm. Więc to też jest, to są różne sytuacje, że w pierwszej chwili pacjentki, tak jak z tymi ustami, chcą troszkę, ale często się zdarza, że drugi raz jak przychodzą, to już z mężem, niż z partnerem. Partner mówi, no dobra, fajnie było, jak było na drugi dzień. Panie doktorze, no to jest tak trochę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. To na pewno, ale w całości powinniśmy pamiętać, że najważniejsze jest nasze zdrowie. Mhm. Wygląd ok, ale zdrowie. Czyli żeby, korzystając z tych różnych technik chemicznych, fizycznych, żebyśmy nie zaszkodzili pacjentom.
Panie doktorze, możemy mu zaszkodzić, bo często, tak jak powiedziałem, oczekiwania nie dadzą techniki, nie dadzą spełnienia tych oczekiwań, a robienie próba na siłę może spowodować u pacjenta powikłanie. Panie doktorze, wspomniał Pan chwilę temu o tym, że może dojść do czegoś takiego, że nasz własny organizm odrzuci na przykład implementację kwasu hialuronowego, ale jest sposób taki, który Pan doktor ma opatentowany i myślę, że wykonuje ten zabieg wspaniale, czyli przeszczep własnego tłuszczu. Tak, to są tak zwane przeszczepy alogeniczne i robimy takie zabiegi. Robimy, to nawet ten zabieg, który my wykonujemy, to nie jest modelowanie za pomocą tłuszczu, tylko to jest regeneracja za pomocą tłuszczu. Mhm. Bo my robimy tutaj zabieg opracowany przez doktora Mario Goizisa, on się ładnie nazywa w skrócie K68, czyli jest to pobieranie tkanki tłuszczowej w miejscu naszego ciała, gdzie jest najwięcej komórek macierzystych. Bo z komórkami tłuszczowymi one są. Mhm. I tutaj pobieramy sobie dwie frakcje, jeden to jest nanofat, drugi jest mikro, czyli ten nano to jest, przypomina, co jest substancją oleistą i możemy tego używać właśnie do regeneracji powiek dolnych, mezoterapii przedniej części szyi i do regeneracji grzbietu rąk. Natomiast mikrofat do modelowania twarzy, ale metoda ta to jest ręczne pobieranie, ręczna obróbka, daje taką możliwość, że tylko 10% tych komórek obumiera. Mhm. Ale też nie uzyskujemy efekt wypełniania, bo to nie jest wypełnianie, tylko regeneracja, czy uzyskanie świeżości. Nawet jak tym tłuszczem wypełniamy nasze usta, to one też inaczej wyglądają niż po wypełnieniu kwasem hialuronowym, bo to jest całkiem inna technika. I to są używane właśnie nasze własne produkty. Właśnie o tym chcę powiedzieć, bo często jest tak, że my pracując na co dzień wiemy, że dbamy o zdrowie, o kondycję tej skóry. Używamy też naturalnych właśnie składników, jeżeli tak to mogę powiedzieć, wypełniaczy w postaci własnego tłuszczu, czy też na przykład biostymulatorów. Nie każda wizyta wiąże się z implementacją kwasu hialuronowego, który jest traktowany też często jako wypełniacz, tylko mamy bardzo wiele możliwości do tego, żeby regenerować tę skórę w sposób bardzo naturalny. Tak, zgadza. Teraz jest modne powiedzonko naturalna regeneracja, czy tak zwane biostymulatory. Mhm. Co to są te biostymulatory? Biostymulatory są to substancje, które powodują poprawienie wyglądu naszego, regenerując naszą skórę głównie. Co podstawowym takim biostymulatorem to są sosze bogatobudkowe, czyli czynnik wzrostu komórki macierzyste. To samo ta tkanka tłuszczowa, o której mówiliśmy. Polipeptydy, polikaprony. Są substancje, które podając, stymulują fibroblasty do produkcji nowego kolagenu. Firmy mówią, że one działają w trzech kierunkach, czyli ściągają troszkę wody, stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu, no i też opowiadają, że są tak zwanymi wymiataczami rodników hydroksylowych, czyli usuwają niedopałki metaboliczne z naszej skóry. Ale też musimy powiedzieć, że są to zabiegi bardzo naturalne, ale też dla pewnej grupy pacjentów, o której też chciałem powiedzieć, są przeciwwskazane, czyli krótko mówiąc, pierwsze 5 lat po zakończeniu leczenia onkologicznego pacjent nie powinien mieć używanych żadnych biostymulatorów. Mhm. Dlatego, że jest to statystyczny czas wyleczenia i musimy wiedzieć, że te biostymulatory nie będą stymulowały też wzrostu komórek nowotworowych. I wracamy jeszcze do jednego tematu, czy pacjenci onkologiczni mogą korzystać z medycyny? Tak, oczywiście. Tylko jeżeli lekarz ma problem, czy może taką terapię wykonać, powinien się posiłkować a chociażby lekarzem, który danego pacjenta prowadzi. Onkologiem ogólnym czy chirurgiem onkologiem. Ja to akurat z tym nie mam problemu z racji swojej specjalizacji. Dlaczego? Dlatego, żeby ci pacjenci nie czuli się jak stygmatycy. Mhm. A trochę że tak jest, prawda? Tak. To jest no, bo to, że często tak jest, a też się pani zachciewa, wyszła pani z choroby nowotworowej, to trzeba się cieszyć, że żyjemy. To jeszcze przy tym wszystkim, to jeszcze chce pani sobie to czynić. Nie. Trzeba tym pacjentom również pomóc. Mhm. Tylko jak mówię, każdemu według potrzeb. Oczywiście. Zastosować taką terapię, że poprawi im jakość życia, że albo przynajmniej powiemy, że proszę, musimy jeszcze tyle i tyle poczekać i coś zaczniemy, żeby oni mieli nadzieję. Dlatego, że nie dość, że są zmęczeni leczeniem, nie dość, że są zmęczeni swoim wyglądem. Jeszcze wszyscy mówią, że no, też się panu zachciewa, czy pani się zachciewa. Zachciewa się, bo to jest element powrotu do normalności, do życia. Oczywiście. I wtedy też musimy zastosować terapie, które będą dla nich bezpieczne. Mhm. Nie możemy na tej zasadzie albo mówimy, nie ma możliwości, albo proszę uprzejmie, wszystko robimy. Dlatego też mówię o tych osoczach, jak mówimy, gdzie to są biostymulatory. Musimy pamiętać, że nie możemy tego robić tak, jak podajemy szklankę wody, piją wszyscy. Mhm.
Musimy wiedzieć, że panie są doktorze, to... po COVID-zie z jednej szklanki. Że biostymulatory to są substancje biologicznie czynne, które mogą stymulować nie tylko nasze komórki do regeneracji, ale komórki nowotworowe. Oczywiście. Więc pacjent musi o tym wiedzieć. Czyli znów wracamy. Zbieramy wywiad, dokładny wywiad. Często pacjenci przyjmują leki, o których zapominają, chociażby leki zmniejszające krzepliwość krwi. I robimy zabieg, a potem siniak na siniarze. No dlaczego? No bo pacjent mówi, że przyjmuje akar, polokar. Jeżeli on to przyjmuje 10 lat, albo przyjmuje inne leki zmniejszające krzepliwość krwi, to on zapomina o tym. No więc gdybyśmy wywiad zebrali dobrze, czy chorował, czy leczy się u kardiologa, no to pyta, a co pan wiesz, no to już jest bingo, trafiliśmy. Wiemy, czego nie robić. Tak, bo jeżeli pacjent się dobrze czuje, trwa to, miał na przykład bypassy robione 10 lat temu, jakieś leki przyjmuje, to on zapomina o tym, bo ma poczucie zdrowienia. Jest okej, ale musimy zebrać wywiad, co on bierze. Ale panie doktorze, podsumowując naszą rozmowę, to generalnie jest tak, że umawiając się na taką wizytę do specjalisty, to praktycznie każdy, oczywiście z wyłączeniem osób, o których rozmawiamy, o których wystąpiły przeciwwskazania, każdy może otrzymać pomoc, może poczuć się lepiej dzięki dobrze wykonanemu zabiegowi, dzięki temu, jakie efekty można osiągnąć, jeżeli są one oczywiście odpowiednio dobrane do potrzeb. Zgadza się, bo tak nie może być. To tak jak ja bym poszedł do kardiologa i powiedział tak, panie doktorze, ja to mam tyle i tyle lat, ja to chcę, niech pani mi da skierowanie, zrobimy bypassy. Na wszelką okoliczność, bo koronarografii sobie nie robię, a może mam tam zdarzenia, zrobimy bypassy. I tak samo pacjent do mnie przychodzi. Panie doktorze, nie wiem co będzie, ja to chcę to, to i to, bo może bym dalej lepiej wyglądał. Mhm. To nie jest sklep. Więc my powinniśmy podejść jako lekarze, powiedzieć co powinniśmy zrobić, co po kolei, czy powinniśmy to w ogóle robić. Żeby pacjent wiedział, jak osiągnąć sukces. Jak mój kolega mówi, nie sztuka jest dużo zarobić, sztuka jest mało wydawać. Więc nie sztuką jest, żebyśmy zrobili 10 zabiegów, wydali bardzo dużo pieniędzy, ale sztuka na tym polega, żebyśmy robili coś systematycznie. Wiadomo, sprawa, że pieniądze wydamy, ale żebyśmy uzyskali efekt świeżości. I to jest sukces. Uważam, że to jest sukces dla lekarza i ludzie, którzy taką sobie zaplanują terapię. Ja nie mówię, że do mnie mają przychodzić, ale tam, gdzie sobie wybiorą, to wtedy będziemy mieli świeżość. Wczoraj też rozmawiałem ze swoją koleżanką, która do mnie mówi, wiesz, Chris, bo ona tak do mnie mówi, znów byłem na jakiejś konferencji, ona tam publicznie występuje często i mówi, wiesz, spotkałem się z ludźmi, których nie widziałem na przykład pół roku i wszyscy mówią, nie, nawet ci nowi, którzy mnie poznali, to myśleli, że jestem o 10 lat młodszy, ale coś ma w życiu zaplanowanego, postarała się, że wysłuchamy, chociaż też na początku nie ufała, bo uważała, że to, co jej zaproponuję, to jak to? Nic tu nie wstrzykniemy, mocno nie zrobimy, ale teraz jak jest, minęło ileś lat, to oprócz naszej znajomości prywatnej, to medycznie też się już znamy dobrze, no teraz jest zadowolona z tego. I ludzie nie dowierzają, że tak wygląda. Ale dba systematycznie. Nie przychodzi do mnie co miesiąc. Jakieś cykle sobie robimy wiosenne, zimowe, jesienne, albo to, co potrzeba, czy jak ma problem jakikolwiek zdrowotny, ja sobie z tym nie poradzę, no to kieruję czy do dermatologa, czy jakiegokolwiek innego lekarza, którego ona wymaga. I wtedy mamy problem z głowy. A nie na tej zasadzie, róbmy to, no bo kolega zrobił, albo róbmy to, bo tam jest modne, albo otwieramy czasopismo, wszyscy sobie robią to, albo przynajmniej piszą, że sobie robią, albo mówią, że tylko dieta, nic sobie nie robią, a sobie robią i mówią, że piją soki, dietę mają oczyszczającą i wyglądają super. Nie jest prawda. No dieta jest bardzo ważna, bo nie wspomnieliśmy o tym, że używki również wpływają na to, jak wyglądamy, jaką mamy kondycję skóry. Dokładnie. I są dużym też problemem często. No dlatego musimy patrzeć, ile mamy lat, jaką pracę wykonujemy, z czego korzystamy, czyli tak zwanych używek, w jakiej strefie klimatycznej, bo to wszystko wpływa na nasz wygląd, na naszą skórę. Tak jak surferzy, prawda? Wszyscy opaleni, blond włosy od soli, buzie lekko zorane, bo oni są wszyscy szczupli i fale morskie i takie życie na powietrzu powoduje, że trochę wyglądają gorzej, chociaż całkiem to są smukli i przystojni. A czy ludzie pracujący, tak jak u nas, ja często mam z pacjentami, którzy pracują na platformach wiertniczych, czy pracują gdzieś na dalekiej północy, w innym klimacie, że się do tej pory wychowywali i powoduje, że ta skóra wygląda o wiele gorzej. Tacy też przyjeżdżają, faceci szczególnie, bo ta skóra ulega takiej biodegradacji od klimatu, w którym normalnie nie są przystosowani. No i ta skóra wymaga czego innego, dlatego znów wracamy do tego, że wywiad, żeby porozmawiać, bo coś bagatelizujemy, ktoś przychodzi i mówi, że ma buzię przemrożoną, czy ma buzię czerwoną, a nie wiadomo, na przykład pracuje w hucie szkła, prawda, i dmucha szkło i zwróciliśmy uwagi na to. Albo jakiekolwiek inne predyspozycje, nikt go nie badał,
on ma jakieś schorzenia internistyczne. Powinniśmy wszystko to zebrać i wtedy mamy komfort. Ja mam komfort, że mogę spać spokojnie, że nie zrobię mu krzywdy, a pacjent ma komfort, że w miarę spełni jego oczekiwania. No bo rzadko się zdarza, żebyśmy w 100%. Każdy ma jakieś marzenia, chciałby coś innego, żeby coś lepiej wyglądało. No ale przynajmniej musimy jakieś te ramy założyć, że możemy temu klientowi, pacjentowi pomóc. Ja chciałabym też tak zaapelować do wszystkich, którzy nas oglądają, że nie warto odkładać takiej wizyty na pojutrze. Warto o siebie zadbać każdego dnia. Warto pomyśleć o tym, że rzeczywiście wizyta u dobrego specjalisty może nam pomóc poczuć się dobrze ze sobą. Bo to jest bardzo ważne. To, jak wyglądamy, to jak inni na nas patrzą, jak właśnie nas komplementują, to też sprawia, że czujemy się ze sobą lepiej. Oczywiście, bo to jest zdrowie. Co powiedzieliśmy? Jest to zdrowie, zdrowie, jeszcze raz zdrowie. Dbamy o swoje zęby, dbamy o swoje ręce, dbamy o włosy. Tak samo powinniśmy dbać o nasz wygląd. Chociaż muszę powiedzieć, że rzeczywiście wszystko to, co mamy na zewnątrz, co eksponujemy, jest elementem naszego wizerunku. O tym też bardzo często rozmawiamy, że pan doktor pomaga młodym dziewczynom również, które często mają wiele kompleksów. No bo nie trudno mieć kompleksy, jak oglądamy teraz te wszystkie publikacje na Instagramie, które często są przepuszczone przez różne aplikacje. Zobaczcie, ja na tym zdjęciu też wyglądam jak milion dolarów, a tu macie nie, w realu i już nie jest tak dobrze. Tu jak dwa, dziękuję. W każdym razie chcę wam tylko powiedzieć, że właśnie warto znaleźć specjalistę, który pomoże wam osiągnąć ten efekt, pomoże wam poczuć się dobrze, bo to jest kluczowe. I relacja z lekarzem też jest bardzo ważna. Powinny być dwa aspekty. Pacjent nie może patrzeć przez pryzmat portfela, bo mówi, że ma i on chce. I lekarz też, każdy lubi zarabiać. Też powinien wiedzieć, że powinien to zaproponować, on zdąży sobie też zarobić, ale żeby to było dla pacjenta bezpieczne. Przede wszystkim ma być dla niego to bezpieczne. Nie możemy mu tworzyć powikłań, które mogą się zawsze zdarzyć, ale powinniśmy o tym pamiętać. Dlatego myślę, panie doktorze, że po prostu zachęcamy naszych widzów do tego, żeby zastanowili się nad tym, kiedy wybiorą takiego specjalistę, jak do niego dotrą. Ja życzę tylko, żeby udało się znaleźć kogoś takiego, komu możemy zaufać. I tak, dokładnie. Kto spełni nasze oczekiwania po to, żebyśmy się poczuli lepiej ze sobą. Zgadza się. Powinniśmy pójść do lekarza, który nam pomoże. Oczywiście. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Było mi bardzo miło. Dziękuję Państwu również bardzo. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Dziękuję bardzo.